Pacjenci Suwalskiego Szpitala często mylą funkcję pełnomocnika praw pacjenta z rzecznikiem praw pacjenta. Szpitalny pełnomocnik praw pacjenta zajmuje się naruszeniami praw pacjentów suwalskiej placówki. W kręgu jego zainteresowań i kompetencji są sprawy odmowy udzielania informacji o stanie zdrowia, udostępniania dokumentacji medycznej, naruszania godności pacjenta. Większość przychodzi na zwykłe rozmowy, na udzielenie jakichś informacji, gdzie mają iść, jeżeli czują się pokrzywdzeni lub czują się, że niewłaściwie byli leczeni. Drobne sprawy, które wynikają z jakichś nieporozumień, najczęściej dotyczą rejestracji, bo to nie może ktoś się dodzwonić lub za długo czeka, no i denerwuje się, że zostanie przyjęty przez lekarza. Czy zamieniony został lekarz, bo był zapisany do innego lekarza. Z tymi najczęściej spotykają się, choć one do mnie nie trafiają, najczęściej trafiają do dyrektora do spraw lecznictwa. Na ogół jednak Suwalczanie oczekują od pełnomocnika pomocy w sprawach, które przekraczają jego kompetencje. Faktycznych spraw do rozstrzygnięcia jest stosunkowo niewiele. W ubiegłym roku Józef Wołyniec prowadził 2 postępowania, w bieżącym 3. W tym roku generalnie 2 sprawy były związane z laboratorium diagnostycznym. Chodziło o niewłaściwe odbieranie wyników oraz 1 sprawa dotyczyła niewłaściwego zachowania pracownika laboratorium. I 3 sprawa to dotyczyła rejestracji honorowego krwiodawcy, który uważa, że ma być przyjęty poza kolejnością. No niestety zakończone negatywnie, ponieważ to nie jest zasłużony honorowy dawca krwi. W ubiegłych latach dotyczyło 2 sprawy dotyczyły niewłaściwego zachowania personelu w pewnym oddziale i pielęgniarek. I to potwierdziły się? Częściowo potwierdziły się, tak. Pełnomocnik udziela wsparcia osobom, których prawa zostały naruszone podczas leczenia w suwalskim szpitalu. Jakie to prawa? Mają prawo do poszanowania intymności i godności przy przyjęciu. Następnie, czy mają prawa, posiadają prawo do umierania również w spokoju i w godności. Mają do tego prawo, żeby była osoba bliska lub osoba fachowa. Takie prawa ma pacjent przebywający w szpitalu. Jeszcze niedawno informacje o stanie zdrowia pacjent mógł uzyskać jedynie od lekarza. Po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta to się zmieniło. Od tego roku obowiązuje prawo do udzielania informacji przez personel medyczny. To jest pielęgniarki, ratowników, diagnostów laboratoryjnych. Doszło prawo leczenia bólu, co wcześniej nie było. Było co prawda prawo do leczenia bólu, ale terminalnego. I doszła nowa, poszerzona została sprawa udostępniania dokumentacji medycznej. Oprócz tego pacjent ma prawo decydowania o swojej zgodzie na proponowane zabiegi, leczenie, diagnostykę. Do opieki duszpasterskiej na terenie szpitala, do kontaktu telefonicznego z rodziną czy najbliższą osobą, którą wskaże w dokumentacji medycznej. Do wglądu do dokumentacji medycznej i ma prawo później wymagać, aby dostać dokumentację medyczną w całości, bo w tej chwili dostaje tylko kartę informacyjną. Przebywająca w szpitalu osoba może zapoznać się ze swoimi prawami. Karta praw pacjenta znajduje się na tablicach informacyjnych w każdym oddziale. Pełnomocnika praw pacjenta też łatwo jest znaleźć.